Hejka. Nie mówię, że zaczynasz. Dzień dobry. Witam w tym filmie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Teraz na moim palcu pojawia się przycisk magiczny subskrypcji. Wiesz, jak to się robi? Tak, a na moim palcu pojawia się like. A na moim... Instagram setka. Nie. Pokaż palc. Na moim czubku okulara. To zmień jeden, będę wiedział na którym. Pojawia się dzwoneczek. Nie no, nie mogą nawet, więc... A na jego czole pojawia się teraz jego Instagram, a na tej dzidzie pojawia się teraz mój Instagram. Tak. Więc chciałbym coś powiedzieć. Zacznij, bo już się nagadałem. Dobrze. Dziękujemy Wam za ten przepiękny rok oraz za wbicie 52 subskrypcji. To jest specjał z okazji 52 subskrypcji. Miał być z okazji 50, ale już jest 52. Więc 52. Właśnie 52. No. Mogę sobie powiedzieć coś? No. Niedługo na tym pięknym, dostojnym, niesamowitym, zdumiewającym wyrażeń kanale, który pomoże Wam przez wiele trudnych, smutnych chwil. Bo później słowo słychać. Dobrze. Który pomoże Wam przez wiele smutnych chwil w Waszym życiu. Pojawią się dwie piosenki. Cudowne piosenki. Z okazji... Z okazji... rocznicy kanału. Tak. Ty coś... Jaka jest Twoja piosenka? Gadaj. No masz mikrofon, tam. A, dobra. Kurczę. Zdradzać im czy nie? No zdradzaj teraz. No dobra. Powiedz kawałek. Nie, no kawałka to nie powiem, ale... Ale nie... nie. Zdradzę Wam tytuł piosenki. Nie chodziło o kawałek tytułu piosenki. A, no to... Jak tam było, kurczaczki? A, Twój tatuś freestyle, dokładnie. Nie chodzi kawałka. No, a tutaj... Także zobaczycie, to super będzie. A tutaj... Pojawi się drugi. Można powiedzieć druga. Cover? No, druga piosenka. Cover. Grosza daje Wiedźminowi. O, tak. Tak obie są cudowne, obie są wspaniałe, obie da się wysłuchać. Jego bardziej. Dlaczego? Bo twoja jest lepsza. Tak. Zostawcie. Łapkę. W górę. Suba. I dzwoneczek. Tak, a my przechodzimy do... Wspomnień, magiczne wspomnienia, tak. Które rozbudzą w Was empatię. Magiczne oraz inne uczucia, które możemy przeżyć w naszym... Nie, które towarzyszyły im podczas oglądania naszych filmów. Właśnie. Teraz będziecie płakać. No. Wejść w płacz. I cyk, wspomnienia. Witam, w tym pięknym kadrze pojawiło się mnóstwo filmów. Nasza przygoda zaczęła się w tym kadrze, czy może w innym, tego sami się dowiedzcie. Na tym łóżku powstały niesamowite lifehacki oraz niesamowite przeżycia. A ja dziś pokażę Wam pewien artefakt, dzięki któremu zdobyliśmy nasze pierwsze 300 subów. Jest to... Jakie 300 subów? 300... Prawie 300. Prawie 300 wyświetleń. Jest to nasz jeden z najlepszych filmów na tym kanale. Znaczy nie wiem, czy najlepszy, ale najbardziej oglądany. Dzisiaj pokażemy Wam mikrofon od tego filmu. Tak zwaną dzidę. Dzida. Flashbacki. Okej, okay. Koniec flashbacków. Była ona, wystąpiła ona w trzech filmach. Pierwszy nazywał się Pomocy, coś tam, nie oglądaj sam w łóżku. Nie no, pierwszy to była Serenada. No ale mówię, że no wiem, ale mówię, wymieniam w jakiejkolwiek kolejności. A. Drugi to Serenada o Januszu. A trzeci to nieopublikowany film pewnej marki. A nie powiem jak. Nie powiem, bo nam nie zapłacili, bo jeszcze nas by nam. Pozwą, tak, tyle. Za antyreklamę. I tam była w tym filmie antyreklama. Czy nie była antyreklama? To, ale była taka dość cringe'owa reklama. No. Idź tam, tam lepsze światło. O! Dzisiaj, jak o 16:43 w
wypowiadam te słowa. Tak, pokaż godzinę, zobaczą, o której nagrywamy ten filmik. Dobrze. Dziękuję Wam za obejrzenie tego artefaktu, gdyż przechodzimy do następnego artefaktu. Witam Was w pokazaniu kolejnego artefaktu. Tym artefaktem będzie otóż... torebka. Tak, ta piękna torebka, która wystąpiła w odcinku... Nie, w czym powiedziałem? W odcinku... Janusz Siłowni. Dokładnie. Tam ją dzierżyłem bardzo mocno w mojej łapie. Także teraz flashbacki. Chciałbym jeszcze przypomnieć, że za 100 subów, czyli nieosiągalny cel. Nieosiągalny. Będzie Janusz w Biedronce. Tak. A na 150 Bigos. Będę gadał Bigos. Aha. No, może. Pamiętajcie też o nowej erze filmów, czyli tak zwanych vlogach, które pojawią się na owym kanale. Tak. Teraz pokażę Wam urywkę, jak... Znaczy w moim wykonaniu w tym momencie, jak robiłem parkour po śmietniku i wstawię ten filmik później tutaj, urywkę z tego filmu. Dobrze. No, także to było coś takiego, rozglądam się, gdzieś tam czy nie jedzie nic i skakuję na śmietnik, gdy tutaj po nim jakoś biegnę i tutaj zeskakuję i później biegnę jakoś do kamery i coś tam i jest przejście na siłownię. Tak było. Także przechodzimy już do niestety smutnego... Znaczy smutnego. To będą łzy szczęścia pożegnania. Dzień dobry, tutaj jeszcze ja, pan montażysta. Zanim obejrzycie tamtą urywkę z Janusz na siłowni, ostrzegam tylko dla ludzi silnych psychicznie, ponieważ to jest totalny cringe. Także no, ostrzegałem jakby co. Jak nie, to przewincie tam do... Którychś tam momentów, nie pamiętam, tam o 1,5 minuty gdzieś tam przewincie i będziecie mieli tam, no. Także powodzenia. I tam, zanim jeszcze pójdziemy na siłkę, wpadłem na pomysł, aby zrobić Janusz parkurowiec po śmietniku. Dokładnie tak. Dawaj torebkę z Lidla! Poczekaj, to sami ludzie przejdą, dokładnie. No, będą chcieli mnie zatrzymać, także idziemy. Kameraman, chodź. Ja cię z daleka nagram. Kameraman! Ale w tym lepszy efekt, pani. A tutaj masz. Nie, lepszy film. Nie, kamerman. Nie, nie. Dobra. Kamerman. Jaki przebłysk. Przebłysk tego internetu to sebe. Polecam kanał Cebinioni Mężczyzn. Ty, Mendo, skaczesz po śmietniku. Witam bardzo serdecznie! Znaczy w pożegnaniu. Jest to smutny moment, w której każdy płacze. Ja po tym filmie wyjdę tymi drzwiami. Zobaczymy się już niedługo. Miss Clown. Koszelina, ale no. To dobrze. Dlatego chciałem Wam serdecznie podziękować za wszystkie łapki, za wszystkie subskrypcje, za każde udostępnienie filmu, chociaż prawie pewnie nikt nie udostępnił. My tylko udostępniliśmy. Za każdą łapkę na Facebooku, jeżeli owy człowiek udostępnił oraz wypromował nasz film. Za każde serduszko na Instagramie. Co wątpimy? Za wszystko. Choć nie na Instagramie, to było na Facebooku. Za wszystko, co dla nas robicie. Za wasze życie. Za to, że jesteście z nami. Tak. Za to, że nam pomagacie. Za to, że nas oglądacie. Hejtujecie. Tak. Za to też dziękuję. Bez was... By nie było już tego kanału. Znaczy by pewnie był. Bez was to ja bym wyszedł tą szafą i tyle. Tak. Więc ja dziękuję teraz twój czas mowy.
Dziękuję. Znaczy, nic dodać, nic ująć, no po prostu. No. Dziękujemy wam za ten wspaniały rok. Tak, no i za serenadę, za ciepło przyjętą przez was serenadę. Przepraszam, wyłączyłem nagrywanie. Za ciepło przyjętego Janusza na siłowni. No. No i co? O, za wszystko, co robiliście. Potwór. Dziękujemy wam. Lubię. Ciasteczkowy potwór. No, także to było piękne. Ten film będzie pewnie przydługi, ciut, ale dobra. Takie Eluvia. Życie. Eluwianin. A miałeś wyjść ten dzień? No, idę. Elo. Więc do widzenia, witam w nowej erze filmów, mniej cringe'owy. Na pewno ten film będzie troszkę cringe'owy, ale XD idę stąd. Elo. No, także ja się z wami pożegnam. Cześć!